you must be hungry. Yeah. Did you know it takes 10 days for civilization to collapse? Yeah. You take away a man's basic needs and he will revert to his primordial instincts in just 10 days. That's a difficult thing to understand unless you've lived it. Well, I was in Iraq during the first Gulf War. 82nd Airborne All-Americans, hoorah! One night there was an ambush. And me and this guy named Miller got separated from the unit. No food. No radio. Nearest base, 200 clicks to the south, so we just started walking. Well, by the third day I knew we were lost. Day six, ran out of water. You know what that's like, don't you? Difficult to swallow. On the seventh day, Miller's legs started going all wonky. Did you know your brain starts to eat your muscles in order to survive? That's why you're so goddamn skinny. And by the eighth day, the wolves were closing in. And I looked at Miller and I could tell we were as good as dead. And I accepted that. And in that acceptance came clarity. You see, I wasn't just looking at Miller. I was looking at an opportunity. It wasn't something I wanted. It was something that I had to do. It was my test. You see, Miller's sacrifice wasn't about me walking out of that desert. It was about bringing me here. The weak have their purpose. You'll understand that soon enough. Siemaneczko, jestem Mod4Fan. Witam w kolejnym odcinku z gry Far Cry 5. Kurwa, troszeczkę się tego nie spodziewałem, że się tak tutaj wszystko nagle rozpocznie. Bo leciałem sobie... Kurde... Leciałem sobie z helikopterem, żeby sobie porozbijać wabiki. I nagle mnie, kurde, przeteleportowało z helikoptera właśnie do tego gościa, nie? I pojawiłem się w tej klatce i zacząłem z nim rozmawiać, więc... Jestem w delikatnym szoku. Nie spodziewałem się, że z helikoptera też mnie może tepnąć. Ale no cóż. Czekaj, mam mało czasu w ogóle. Skurczybyki. Cyk, cyk, cyk. Ale ich tutaj jest. Dobra, tutaj sobie tych ogarnąłem. Okej, czyli nie udało mi się zniszczyć ostatniego wabika. Ale to już trudno z tym. Trudno z tym. Chuj z tym, miałem powiedzieć. Nieważne. Gdzie on jest? Tutaj jesteś, skubańcze. Tutaj jest jeszcze ktoś. Cyk, tutaj sobie zjedziemy ślizgiem. Mamy maszynóweczkę. Kogo tutaj spotkamy? Tutaj znowu muszę wyczyścić. Za każdym razem, co tą wizję mam, wydaje mi się, że jestem coraz dalej. Względem tego toru, bo to jest chyba tor jakiś, kurwa, przeszkód, który muszę pokonać. Wydaje mi się, że za każdym razem jestem coraz dalej. A nie, ostatnim razem chyba skończyłem tak samo jak w tym momencie. W sensie zabijając tego manekina. Gdzie się pojawimy i co się stało? Okej, jesteśmy w więzieniu? Ale ty jesteś jego przydupasem, ja ci nie ufam. Okej,
Zanim znowu co się zacznie? Pozytywka? Bo only you. Okej. Co teraz? Gdzie ja jestem? Czy ja jestem w tej jego fortecy? No, tego sympatycznego pana już poznałem. Uratował mnie. Tak, tą dziewczynę też po prawej stronie poznałem, pani doktor. Jezu, widzę, że gościu, jesteś delikatnie przerażony zaistniałą sytuacją, co? Okej. Czyli on wszystkich hipnotyzuje tą swoją pozytywką z melodinką Only You. Ciekawy patent. Gdzie ja teraz jestem? Ja spadłem na tą ciężarówkę? Co jest, kurwa? Tak, ja chyba spadłem na tą... Znaczy, zrzucił mnie na tą ciężarówkę i dzięki temu nie wpadłem w tą taką furię. Bo... Poświęć słabych. Oczywiście. Cyk. Cyk. Było to do zniszczenia, więc czemu miałbym tego nie zniszczyć? Znowu ktoś nam ma coś do powiedzenia, coś? Okej. Czyżby jakaś nowa misja mi się pojawiła? Obadajmy sobie to. Karty baseballowe, zniszcz wabiki. Tak, tutaj mi został ten ostatni wabik. Kurwa, nie doleciałem do niego, bo mnie przeteleportowało do tego gościa. Tutaj są, widzę, klacze Nixony. Co ja bym mógł tutaj zrobić? Tutaj też jest klacz Nixon. To jest misja główna. Skrzynki, karty. Dotrzyj do schroniska. Klacz Nixon. Misja poboczna. Sprawdźmy sobie, co tutaj jest jeszcze do zebrania, bo chciałbym sobie jednak wszystko pozbierać, a potem sobie będę mógł na spokojnie, wiesz, wszędzie chodzić i tak dalej. No i to wykonywać, nie? Dlatego fajnie jest sobie od razu pozbierać wszystkie misyjeczki. Fajnie jest nawet tutaj podpisana misja poboczna, więc od razu bym sobie to sprawdził. Gdzie to jest? Pewnie gdzieś tu, co? Cyk, cyk. Parkour, dziwko. Rozmawiaj. Komitet powitalny, co? O kurwa. Ja pierdolę, udało mi się odłożyć, rozłożyć spadochron? Przygotuj komitet powitalny. Gdzie ja mam miny? Cyk? 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 I cyk!
No dobra. A teraz bym sobie wszedł tutaj na górę i się kulturalnie schował przed nimi. W razie czego odpalę sobie jeszcze granatnik. Gdzieś tutaj mi gra muza. Chyba od niego. Dobra, ciężarówki już jadą, więc na spokojnie. Zobaczmy sobie, czy wjedzie. Pierwsza wjechała. Czy druga też wjedzie? Druga nie wjechała. Ale mamy to zniszczone. Okej. Udało się. Komitet powitalny, misja ukończona. No, poszło szybciej niż myślałem, szczerze mówiąc. Ale to dobrze, to dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jest pojazd z zaopatrzeniem, to mnie nie interesuje. Tutaj jest jakiś czad wolański. Czy to będzie Polak? Tak by mnie to wyglądało, nie? A potem bym sobie jeszcze skoczył może do Harka. Bo tutaj widzę, że będzie do wyzwolenia ten fort. Albo zresztą zaraz sobie jeszcze zobaczę, jakie mam misje do wykonania. O, super, nawet nie muszę brać tamtego wolnego auta, tylko sobie wezmę od razu kłada. O kurwa. Myślałem, że mi się zaciął już kład i nie pojadę nigdzie. Ale na szczęście jest gitara. Dobra, dojedźmy sobie szybko tam na to miejsce, gdzie jest ta misjeczka. 700 metrów, to powinienem to przejechać w miarę szybko. Mam kłada. Nie udało mi się go zabić, więc pierdolę. Nie będę drugi raz ryzykował, bo zabiłbym pewnie tylko zakładników. Więc to jest bez sensu. Tutaj co się dzieje? Okej. Czemu ty do mnie zacząłeś strzelać? Kurwa. Wszyscy do mnie zaczynają strzelać nagle. Co się dzieje? Co tu kurwa miało miejsce? Pierdolę, to jadę stąd. Nagle wszyscy zaczęli do mnie strzelać. No i jeszcze helikopter. Trafiłem? Trafiłem helikopter. Gitara gra. Uratowano jakiegoś cywila. Mistrzostwo świata. Ale ja w dalszym ciągu chciałbym się udać na tą misjeczkę. Czemu tutaj wszyscy mnie chcą zabić? O, to jest w sumie Far Cry, więc może temu. Dobra, nie wnikam. Tutaj bym sobie skrócił drogę jak mogę. O kurwa. O kurwa. Nie chcę mi się z wami, panowie, bić na razie. Problem jest tego typu, że mój kład już tak powoli zaczyna chujowo chodzić, więc sobie go już zostawię. Mam 100 metrów do celu? No, nawet nie całe. Więc sobie już przejdę z buta. Tutaj włączymy sobie serię. Tutaj bym sobie włączył dynamit. Co my tutaj mamy? Tutaj jest, widzę, jakieś coś do zebrania. To sobie zebrałem. Tu jest jakaś, myślałem, że jest jakaś notatka, ale nie. Ale masz gościu eleganckiego kampera. Okej. Porozmawiajmy sobie z tobą. Jak ty gadasz, gościu, w ogóle? Jak w tym, jak w Far Cry'u Primalu. Windzia, windzia. Co? Przerwa na dymka. Mięso rozjechanych zwierząt. Okej. Kurwa, tak myślałem, że mi się teraz wszędzie pojawią te misje. Karty baseballowe mnie nie interesują. To mnie też za bardzo nie interesuje. Dotrzyj do punktu turystycznego by mnie interesowało.
Tutaj są zniszcz helikoptery Jacoba, mięso z rozjechanych zwierząt i dotrzyj do schroniska. Ja bym sobie najpierw może dotarł tam. Przeteleportuję się może tutaj desantem, żebym miał szybciej. Bez zbędnego pitu-pitu. Pojawię się od razu na miejscu. Znaczy prawie na miejscu, bo się zdesantuję troszeczkę. Będę musiał pewnie sobie od nowa zaznaczyć, co? A nawet nie. Dobra, lecimy. Tu sobie użyję troszeczkę delikatnie kombinezonu. Przypierdolę nagłówkę. Cyk. Uratowanie z... O kurwa, to będzie misja po cichu, ja se chciałem tak na pełnej wlecieć. To czekaj, muszę sobie wziąć moją MP5. Nikt mnie tutaj nie widzi. O kurwa, ile tu już jest ludzi. Tak, wiem, muszę odstawić sneaky fuckera, co? Nice and slowly, nice and slowly. Tutaj już tego jednego będę mógł uwolnić, co? Dobra, tutaj jeden odpadł, kolejny. Czy tutaj będzie jeszcze dużo ludzi? Fajnie by było, jakby mi boomerik potentegował, wyoznaczał, żebym się nie musiał za bardzo martwić, że ktoś mi się tutaj nagle pojawi. Tych bym mógł chyba w sumie zdjąć na szybko, co? Jeden, dwóch. Kurwa! Czy to widzieliście? Przestrzeliłem mu... Przestrzeliłem głowę gościowi i zabiłem w ten sposób zakładnika. Ja pierdolę. A miała być taka piękna akcja. Ktoś gdzieś mi się tu pojawił. Nie mam celownika? Okej. Wygląda na to, że nie mam celownika w tej EP5. Muszę sobie dokupić. Wyzwólmy go. No, chcąc, nie chcąc się udało. Co dalej? Ci są uwolnieni, ci są uwolnieni. Tutaj jakieś pierdoły. Kurwa, przepraszam. Dotrzyj do tunelu Hawkeye? Kurde, brzmi jak ten serial, nie? Co był teraz na Netflixie z Piotrem Adamczykiem w roli tam, no miałem powiedzieć głównej, ale nie za bardzo głównej. Także jedziemy. Wsiadamy. I jedziemy. Gdzie się trasa mi tutaj rozpocznie? Tu mogę skręcić w lewo i zapierdalać za drogą. Wolałbym sobie na razie pocisnąć za drogą, bo... Nie wzywaj posiłków, nie wzywaj. Wolałbym sobie pocisnąć za drogą, bo jednak widzę, że to są spore góry i jeśli nie będę jednak szedł za drogą... Czy to się uda? Zabiłem go? Teraz go na pewno zabiłem. Skóra rosomaka. Zawsze to jakiś tam hajsik, no nie? Widzę, że kurde, straciłem moją Peaches gdzieś w drodze. Pewnie zginęła, ja nawet nie zauważyłem. Co jest oczywiście normalne, bo tylko zwracam uwagę zawsze na boomera. Ale będę musiał sobie ją zaraz wezwać. Co my tutaj mamy? Jakiś base jump? Ale to mnie za bardzo nie interesuje. Fajne są te base jumpy, ale... Bez rewelacji, znaczy bez rewelacji. Mnie to nie jara, tak to ujmę. Tutaj jest co? Base jump kolejny. Tu mamy, widzę, że rozpierdol, co? Przydałoby się poszczelać.
Nie wiem nawet kto do mnie strzela. Ale się wjebałem. Kurwa. Myślałem, że to helikopter tutaj jest, za to jest jakiś manekin. Kto mnie widzi? Dobra, ci tutaj zdjęci wyczyszczone elegancko. Przeładuję sobie broń. Pozbieram sobie amunicję. Muszę sobie chyba wykupić te punkty. Teraz jest helikopter. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Teraz już się zresztą nie będzie nikt widział. Kurwa, zabili mi psa. Muszę się po niego wrócić, bo ja bez niego jak bez ręki normalnie. Ty frajerze mi za to zapłacisz. Wyreanimuję sobie ciebie. Chodź tu, bumerku, mój kochany. To jest jak w normalnym życiu, bez mojego pieseczka to bym, kurwa, nie przeżył. Uratuj członków jakiś tam mam. A gdzie oni są? Przepraszam? Halo? Gdzie tu ktoś jest? Tutaj! Okej. Przeszedłem obok i nawet ich nie widziałem. Kurwa, nieźle. Okej, zaginieni w akcji, misja wykonana. Tutaj mamy jakąś bazukę, kurwa. O fuck, podpaliłem się jeszcze. Kurwa, znowu dostał gościu w głowę. Wypełniono misję, dostałem 600 punktów, tutaj gościa uratowałem. Ja nie wiem czemu te naboje mam takie kurwa mocne, przecież nawet nie używam przebijających jeszcze, bo nie mam odblokowanych. Dobra, sprawdźmy co tutaj dalej mamy. Dotrzyj do schroniska. Pozyskaj mięso. No to mięso mnie za bardzo nie interesuje, ale do tego schroniska bym mógł w sumie dotrzeć. Jakoś kosmicznie daleko chyba nie mam. Czy ja bym mógł sobie wziąć jakieś auto edeniarzy czy coś? Chyba mogę. Ciekawe, czy mogę tą barierkę... Mogłem tą barierkę zniszczyć, a teraz czy bym mógł się przecisnąć tędy? Pewnie bym mógł, ale żebym kurwa nie wybuchnął, bo to będzie wtedy słabe. O kurwa. Chciałem sobie sprawdzić, czy mi się uda tutaj wyskoczyć. Kto mnie kurwa widzi? Czy uda mi się tutaj wyskoczyć? Tu mam wilka. Nawet dwa. Kto mnie widzi? Ty, tu był snajperik. Ten, znaczy snajper, ten ich łucznik. Okej, tutaj sobie... Kamizelka? Ale chyba nie do zebrania, co? Teraz się może uda... O, kurwa! No nie wierzę. Otworzyło mi kostium. Do tego, do szybowania. Po czym otworzyło mi spadochron? Po czym kurwa nie otworzyło się nic i spadłem. Trzy w jednym. To było bardzo dziwne. Co to jest? Jakiś grubszy action. Dobra, VIP-a zabiłem. Tutaj w głowę. Tutaj w głowę. Cyk, cyk. Tutaj też w głowę. 150 metrów do celu. To tyle, to już myślę sobie przebiegnę tutaj. Nie będę się za bardzo z tym pierdolił. Ktoś jeszcze tam jedzie chyba. Forteca mówisz, co? I helikoptery dookoła. Mhm. Zabij wybrańca. Razy dwa. Okej. Myślałem, że ja jestem wybrańcem. Wiesz, te sprawy, nie? A to chyba jak w Matrixie, Neo, te sprawy. Tu już widzę, że mam jednego delikwenta do... Zdjęcia na dzień dobry. W sensie pana snajpera. Tak, faktycznie, wydaje się to delikatną fortecą być. Ale... Nie popatrzyłem nawet, czy jest tam ktoś obok. Tylko go, kurwa, po prostu zdjąłem strzałem w głowę. To było możliwe, że głupie z mojej strony.
Ale jakoś kurwa nie widzę, żeby ktoś się tym w ogóle przejął. Okej, no to podbijam sobie tutaj, wezmę sobie moją MP5, bo jest szybsza. Pozbieram sobie amunicję. Włączę sobie serię. Znaczy strzał ciągły. Namierzysz mi kogoś, piesku, czy nie? Tam ktoś jest, na dole. Jest wybraniec. A tu mamy save. Otworzę go sobie wytrychem, bo mam możliwość, no to czemu nie? Tutaj jakiś hajsik wpadł, 350 dolców. Kurwa, nie dosięgnę go. Muszę się dobrać do niego z innej strony. Kurwa, ilu ich tam jest? Uda się to zrobić tak? Okej. Czy udało się to zrobić po cichu? Zanim oni się skapną, że coś się stało, to ja bym może faktycznie jednak ruszył dupę. Tutaj ktoś też trenuje. Nie wiem, czy niedobrym sposobem byłoby ich wyzabijać, bo właśnie widzę, że tam już się ktoś skapnął, że ja tutaj jestem. Ale ta MP5 jest słaba. Masakra. To chyba jednak będę musiał wrócić do swojego kałasza. Bo on przynajmniej miał moc, a nie to co to gówno. Kurwa, którędy się schodzi na dół? Dobra, tutaj mam zejście na dół. Czy tu ktoś jest? Tu chyba nikogo nie ma. Tu jest zbrojownia? Tak, jakaś taka zbrojownia. Cały czas gdzieś słyszę... w tle jak pierdoli ktoś coś. A gdzie mam podłożyć drugi ładunek? Drugi ładunek mam podłożyć znowu na górze. Więc wespnę się na górę. Znaczy wespnę. Wejdę sobie po schodach na górę. Gdzie to jest? Tutaj. O kurwa, mam 15 sekund. Dobra, uda się? Ach, kurwa. Spadłem na dupę. Jeb! Udało się. Dziękuję bardzo. I zrobiłem to nawet po cichu. Co, jestem sam w szoku w ogóle. Co teraz? Misja wykonana czy nie? Bo już nie wiem, musiałem sobie zrobić aż screena. Tylko coś mi się chyba nie zrobił? Halo, screenie. Ej, nie działa mi screen. O nie, i co ja teraz zrobię? Jak ja lubię tak bardzo cykać screeny. Okej, nakaz eksmisji, misja wykonana. Piękna sprawa, wypełniono cel. Za chwilę będę miał, widzę, że full u tego gościa już zebrany. Jeśli chodzi o punkty, no właśnie, bo mam ile? Mam 9125, a potrzebuję 10, więc myślę, że jeszcze jedna misja i u Typola będzie spoko. Tutaj widzę, że się pojawiła nowa misja Eli Palmer. I co by było jeszcze? Eli Palmer i Harki. A jeśli chodzi o misjeczki, to jakby to wyglądało? Zniszcz łodzie i zdobądź nieuszkodzone skóry grizzly, nieuszkodzone skóry skunksów. Kurwa, to mi tak jest średnio potrzebne. Whisky, zapalniczki, złów łososia. Nie wiem, gdzie jest łosoś, muszę sobie tego poszukać. Zbierz komiksy, zbierz figurki cheeseburgera, mięso z rozjechanych zwierząt. Zwróć tutaj pierwszy zestaw skrzynek winylowych. No to w sumie mogę zrobić, bo... Bo co? No bo kurwa... Mam ich trochę. Karty baseballowe, zniszcz wabiki. Dobra, no to w sumie sensownego za bardzo nic nie ma.
Ja bym się tepnął właśnie tutaj do tej misji, znaczy misji, do tego miejsca, bo nie dość, że mogę oddać tutaj misję, to jeszcze mogę wziąć jakąś nową misję. Do tego sprzedałbym sobie łup i kupił sobie może jakąś broń nową. Kurwa, chyba tą MP5 sobie jednak za coś wymienię, bo tragicznie słaba się okazała, że ja typowi władując, kurwa, dwie kule w łeb, on przeżył? Albo celownik muszę sobie na razie lepszy kupić, kurwa? Czekaj, na razie ty. Oddajmy ci te winyle. Gitara. I co? I zostało mi jeszcze jedno. Ale najpierw... But first... Handluj. Mam 1200 za łupy. Mam 7,5 koła. Mam, wejdę sobie w broń. 6,45. Tyle samo. Kurwa, może bym sobie spróbował tego shredderka. Tak się ty nazywasz? A nie, shredderek to był chyba w... Kurka, rurka. Nie, no on jest mocny. Modyfikuj. Kurwa, ja nie miałem go. Ja miałem jakiegoś innego? No, ewidentnie miałem chyba jakiegoś innego. Nie wiem, jak to się stało. Pewnie jak tam latałem i podmieniłem. Jak miałem tych cywili uratować. Okej, zebrałem sobie pancerz, zebrałem sobie życie. Weźmy, zobaczmy, co tutaj ma nam jeszcze kolega do powiedzenia. Jacob nabbed a whitetail by the name of Briggs. And he's using the same brain-melting nonsense he tried on you. All in the hopes that Briggs will give up the wolf's den. I don't think our boy can hold out as long as you did. And if he gives up our location, we're done. So we gotta move on this quick. Some folks here think the smart move would be just to offer him. But if we start killing our own to save our asses, how's that make us any better than Jacob? Nah, I ain't going down that road. Here's what we're gonna do instead. Weedy's cooked up a little deprogramming package. Same thing we used on you. Need you to swap out the tape they got running in Briggs' room with the one I'm gonna give you. And then, well, then we'll see what happens. If everything goes smooth, our guy comes back to Earth. If it doesn't, well, we'll deal with that when the time comes. Okay. Misja uwolnienie. Mam tylko nadzieję, że jak dotrę sobie do tego progu 10 tysięcy punktów, to nie wpierdoli mnie, tak jak wcześniej, w walkę od razu, tylko będę mógł jednak sobie, że tak powiem, coś jeszcze porobić, bo tam ostatnio była walka z tą siostrzyczką, bo do braciszka tego pierwszego, nie pamiętam jak on się nazywał, Jason, czy jakiś, ten pierwszy, ten braciszek, do którego poszliśmy, co wyglądał jak Jonas Brothers, to u niego mogłem sobie iść, kiedy tylko chciałem na misję, no nie? W sensie, żeby go pokonać. U siostrzyczki już nie miałem takiej możliwości, bo od razu, jak wykonałem misję z tym więzieniem, to było, że mam lecieć na pojedynek i mam ją zabić, nie? Dlatego mam nadzieję, że tutaj będzie też taka sama, znaczy nie będzie takiej samej akcji, jak była z tym właśnie braciszkiem, tylko będę mógł sobie, kiedy będę chciał podejść do tego pojedynku, bo właśnie chciałbym sobie jeszcze kilka misji wykonać, zanim... Kto? Ja pierdolę. Od razu mi się helikopter tu pojawił. Wezmę sobie jeszcze na koniec skrytkę preperską. Maruderzy? Znajdź bunkier. Okej, okay, no to... Kurwy syn, jak strzela. Mam nadzieję, że... O! Czyżby to był bunkier? Mówię, mam nadzieję, że nie będę musiał długo szukać. A tu chyba...
A, znajdź klucz, żeby otworzyć bunkier. A klucz widzę, że tutaj jest... w środku? Tylko jak tam wejść? Jak najprościej, jak najszybciej. Tutaj nie ma nic, żeby mnie coś... zaraz tu, kurwa, nie zezarło. Tutaj nie przejdę, co? Tak myślałem, że to by było za proste jak na skrytkę, żebym sobie mógł tu wejść. Ten kutas mi teraz będzie cały czas tam, kurwa, latał. I mnie inno denerwował. To jest magia tych helikopterów, znaczy magia tych samolotów. Magia po prostu. Tutaj leży jakiś od razu komiks, to mogę sobie go zebrać. Muszę bardzo uważać, żeby nie pominąć tego klucza nigdzie. Tutaj nic nie ma. Ejże. To o co chodzi? Czyżbym miał wyjść tędy? Wyjdź tędy? I wejdź tędy? A, cwane rury z was. Okej, okay, tutaj nic nie zrobię. No, jesteśmy po drugiej stronie. Tutaj mamy jakąś interakcję. A gdzie jest klucz? Dobra, mamy klucz do bunkra. Poszło szybciej niż myślałem. Poza tym, że ten kutasiarz ciągle tutaj lata w kółko. No i to, ten jest mocny. Ilu was tu przyszło? Tak, to MP5 jest mocne. Co ty mi psa bijesz? Pojebało cię, gościu? Okej, okay, to MP5 jest mocne. Gdzie było to wejście do tej szopy? To nie jest ta szopa. To jest ta szopa, gdzie była flaga i porozstrzeliwany typ. Zejdę sobie jeszcze raz do bunkra. Cyk. Otworzę go sobie kartą. I maruderzy. Maruderzy ukończono. Hajsiku tutaj ile było. Elegancko. Jeszcze co, zebrałem jakieś zapalniczki czy coś? No i fajnie. Gitara gra. 3 punkciki jeszcze wpadły. Okej, okay, ale co? W tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku skoczę sobie... gdzie sobie skoczę w kolejnym odcinku? Na pewno bym chciał sobie do Harkiego skoczyć, bo tutaj widzę, że mam w ogóle nieodkryty obszar. Więc chciałbym to sobie obadać. I chciałbym sobie obadać misjeczkę, tą, którą przed chwilą dostałem. Czyli dotrzeć gdzieś tam miałem. Zniszcz helikoptery Jacoba. No to też sobie muszę w wolnym czasie zrobić tutaj. Dotrzeć do tego hotelu. Ale to tak jak mówię, zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Siemano!